come to Poland and I said, yeah, I want to know like my roots. Ktoś przychodzi i mówi, że tutaj był ktoś, kto ratował mnie. Narażała nas na śmierć, bo Niemcy rozstrzeliwali tych, którzy udzielali jakiejkolwiek pomocy Żydom. Kiedy oni wyszli, jak długo to trwało, ja nie miałem żadnego pojęcia. Dziecko, które drży każdego dnia swoje życie o matki, no a i byłem kopany przez Niemców, bo teraz sobie uświadomiłem, matka była sama, a w domu Niemcy spali, a nas wyrzucili do stodoły. Ojciec był w AK, w partyzance. Według mamy miałem pamiętać, że ojciec jest, no, umarł. A mama jest jako tutaj wdowa z dziećmi. Najstarszy brat poszedł, bo było zdjęcie jego wisiało na ścianie w domu. To się pytali, kto to? No to żołnierz, bo był w mundurze. Tak. No poszedł walczyć z wami. Mhm. A jak się dzisiaj z perspektywy czasu patrzy na to spotkanie? Przypadek? Byłem zdziwiony, że ktoś z rodziny żydowskiej jakby przetrwał. To mówię, ja się cieszę bardzo, że oni żyją. Tak. No i oczywiście opowiada, że tu ktoś udzielał pomocy ich pradziadkowi. A w tym ja tylko uczestniczyłem, bo ostatni pozostałem świadkiem żywym, który widział, jak Niemcy rozstrzeliwali Żydów, no i jak Żydzi kopali dół dla siebie na cmentarzu, rozbierali się do naga i strzały. A ty patrzyłeś na to z bólem, uciekałeś do domu, a potem, no powiedzmy, Polacy zakopywali ich na tym cmentarzu. To stoi przed oczyma moimi. I teraz ktoś przychodzi i mówi, że tutaj był ktoś, kto ratował mi. No to kto ratował? No, matka, moja mama. Moja mama. A ja tylko uczestniczyłem, no, donoszenia w nocy tamten garnek tej zupy. My great-grandfather. To jest dziadek, ten pradziadek? Kuzyni, czyli jej kuzyni, dla niej to są kuzyni. Prawdopodobnie mój domysł jest taki, że jeden z nich, bo to zdjęcie zrobione w Polsce, przeobrał się tutaj ze swoją rodziną. I ona w tym wypowiada te słowa. Ci, którzy zostali tutaj, nie przeżyli. Ale mówi, mój dziadek ogląda to zdjęcie każdego dnia.